Królem strzelców Serie A w tym sezonie będzie Krzysztof Piątek. Nie. Przez ponad 2 lata pobytu w Italii nie zdarzyło się, żeby którykolwiek Włoch poprawnie wymówił moje nazwisko. Tak. Młody piłkarz po transferze z Ekstraklasy nie znajdzie lepszego miejsca na rozwój niż Serie A. Tak. Są też wady takiego rozwiązania. Ja nigdy nie przyzwyczaję się do włoskiej siesty. Tak. Gdyby z grających w Serie A Polaków ułożyć jeden zespół, regularnie walczyłby on o mistrzostwo Włoch. Nie. Sampdoria zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Tak. To oczywiste. Ja jestem lepszym piłkarzem niż ojciec. Tak. Bednarek, coś cicho dopowiedziałeś, boli się taty, co? Bednarek, Linety, Gumny, Kownacki, Bereszyński. Najlepszą akademię piłkarską w Polsce ma Lech Poznań. Tak. I choć wiele zawdzięczam Lechowi, to sercem jest mi bliżej do Legii. Tak. Przeszedłem z Lecha do Legii, takie jest życie piłkarza. Dlatego, gdy pojawiła się bardzo konkretna oferta z Genui, powiedziałbym... Tak. Z Genui... A, z Genui, nie. A, no właśnie, czekaj, bo to potem wie, że oni wszystko sobie spiszą i będzie jeszcze afera. Raz, jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości. Przeszedłem z Lecha do Legii, takie jest życie piłkarza, dlatego gdyby pojawiła się bardzo konkretna oferta z mojego lokalnego rywala, z naszego lokalnego rywala, to powiedziałbym... Nie. O, uff. Mówię, że chcesz do góry. Do tej pory w Poznaniu zdarza mi się słyszeć o Belgii. Tak. Rozumiem emocje kibiców, ale grożenie mojej rodzinie czy obrzucanie domu jajkami to była już gruba przesada. Tak. Zdecydowanie częściej i bardziej denerwuję się w kuchni niż na boisku. Tak. Mecze Legii z Lechem mają wyższą temperaturę niż derby Genui. Nie. Jako napastnik byłem skazany na przeciętność. Tak. Jan Urban przestawił mnie na prawą obronę. Tylko dzięki tej decyzji zagrałem w reprezentacji i wyjechałem do Serie A. Zdecydowanie tak. Gdy zakończę reprezentacyjną karierę, piłkarsko będę na poziomie Łukasza Piszczka. Tak. Razem z Łukaszem możemy zresztą zgodnie przyznać, że aby zostać solidnym prawym obrońcą, musisz najpierw grać w ataku lub na skrzydle. Tak. Jestem aktualnie najlepszym prawym obrońcą w Polsce. Tak. Zasady narzucane piłkarzom przez trenera Adama Nawałkę na dłuższą metę bywały męczące. Pomidor. Tak, to co graliśmy w końcówce meczu Mistrzostw Świata z Japonią, to był kabaret, obustronny. Tak. Jeśli śni mi się koszmar, to najczęściej jest w nim scena, gdy wchodzę na boisko w meczu z Celticiem. Tak. Po traumie w Glasgow, do dziś wchodząc na boisko jako zmiennik, dopytuję kierownika, czy na pewno nie jestem zawieszony. Nie. Czas leczy rany. Nie mam już żalu do Marty Ostrowskiej. Nigdy nie miałem. Do tej pory Cristiano Ronaldo grał 2 razy przeciwko mnie i gola nie strzelił. W Serie A tę passę wydłużę do 5 spotkań. Tak. No i to było ostatnie, 25. pytanie. Bardzo ładnie sobie poradziłeś.